Cześć, witam serdecznie. 27 października, piątek, a więc w końcu piąteczek. Słuchajcie, dzisiaj nie mam dla Was nic szczególnego do pokazania. Same nudne naprawy. Tutaj mnie czeka szycie zamka, ponieważ bardzo często jest tak, że w tych miejscach od razu nad kostką często się taśma zamkowa zaczyna rozdzierać. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Zazwyczaj jest tak, że po prostu nakładamy buty na spodnie i tam te spodnie się troszeczkę podwijają, jest zgrubienie i wtedy niestety ten zameczek tutaj się naciąga. Co można by zrobić? No takie buty można by na przykład, jeżeli są skórzane, troszeczkę natłuścić tą skórkę, żeby była bardziej elastyczna, żeby się poddała w tych miejscach bardziej. Natomiast no, w tym przypadku no, takie uszkodzenie jest, więc konieczna jest wymiana suwaka. Jeżeli chodzi o zamki, to tutaj mam już wymieniony zameczek. I tutaj tak to wygląda po wymianie. A więc trzeba się starać, żeby go ładnie, równo wkleić, ten zamek, żeby nie było żadnych zakrętów niepotrzebnych. W szczególności przy takiej bardziej miękkiej skórze, gdzie jeszcze są paski, to tutaj jest bardzo ważne, żeby jednak zamek był równo wklejony, żeby ładnie się zasuwał. No i następnie taka estetyczna rzecz to, żeby dobrać odpowiednio kolor nici, żeby był jakiś podobny do tego, co było oryginalnie. No i ja, szyjąc zamki, staram się, żeby jednak szyć po tych samych dziurkach. Czyli dziurka w dziurkę, mniej więcej, żeby to było tak samo jak oryginalnie. Żeby niepotrzebnie nie osłabiać skóry, ponieważ skóra za bardzo podziurkowana, jakbyśmy szyli ten zamek w innych miejscach, igłę przekuwali, to mogłoby to troszeczkę osłabić tą skórę i później mogłoby się jakieś rozdarcie zrobić. W tej chwili takie wszywanie zamków, no to jest koszt od 115 zł. Drogo, tanio, ciężko powiedzieć. Dużo klientów się na to decyduje. Czasami o dziwo akurat nie z bardzo drogimi butami, nawet po ponad 2000 zł. Czasami dla takich klientów się wydaje to zbyt droga inwestycja. Natomiast ja na razie na ilość zamków nie narzekam. Myślę, że robię to w miarę estetycznie, dokładnie. A to też troszeczkę czasu zajmuje, żeby to tak fajnie zrobić. Tutaj pokażę Wam te fleki, które były robione. Tak to wygląda, wyszlifowane równo pod obcas. No i ta guma to jest tam mieszanka soft francuska. Ona wytrzymuje bardzo, bardzo długo. Czyli tutaj klientka już do tematu nie musi wracać przez długi czas. No i też jest komfort chodzenia jest lepszy, ponieważ ta guma jest dosyć sprężysta. Nie jest taka stukająca, nie jest śliska i ma tam domieszkę kauczuku, że można normalnie paznokciem, jak się naciśnie, to ta guma pracuje. Co jeszcze mogę Wam dzisiaj powiedzieć? No cóż, no piątek, ja już jestem dzisiaj troszeczkę zmęczony byłem. Rano mi się nie chciało wstawać, ale musiałem jeszcze parę rzeczy z samego rana w hurtowni pozałatwiać, więc mobilizacja musiała być pod koniec tygodnia. Zawsze jest tak, że przed 1 listopada jest dużo roboty, chociaż ostatnie lata troszeczkę się to normuje, ponieważ kiedyś dawno, dawno temu o tej porze roku zawsze już ta pogoda była taka jesienno-zimowa. Bardzo dużo osób nie wiedziało, w jakich butach na 1 listopada wyruszy na groby, a wiadomo, że 1 listopada to jest cmentarzowy pokaz mody i każdy chce ładnie wyglądać, elegancko, więc kiedyś ludzie naprawiali buty zimowe i letnie jeszcze naprawiali przejściowe, bo nie wiadomo było, jaka ta będzie pogoda, tak? Ta pogoda
płatała figle, zmieniała się bardzo szybko. Teraz ostatnie lata jest to tak, przesuwa się, że można jeszcze chodzić w takich przejściowych butach spokojnie. Ta pogoda nas jakoś bardziej rozpieszcza. Nie ma tak zimno jak kiedyś. Więc teraz tych butów zimowych, ten sezon zimowy się troszeczkę przesunął jednak na połowę, od połowy listopada i później styczeń, luty znowu jest więcej pracy, a jakieś tam 8-9 lat temu było tak, że listopad, październik to było masa roboty, dużo się takich już zimowych, jesiennych butów robiło, a później styczeń, luty był taki przestój zazwyczaj, a teraz troszeczkę się to przesunęło w drugą stronę, więc to się troszeczkę zmienia pod tym względem. Natomiast tak jak dużo branży jest takich, że dużo zależy od pogody, tak tutaj u nas w Szewstwie też. Jeżeli są jakieś zmiany nagłe pogody, czyli jest ciepło po kilkanaście stopni i nagle spada temperatura, robi się aura zimowa około zera na minusie i jest deszczowo, to wtedy jest o wiele więcej pracy. Ludzie budzą się, wyciągają buty z szafy, a się okazuje, że są zepsute, albo fleki odleciały, się zużyły, albo jakiś zamek jest uszkodzony, albo jakieś rozklejenie jest zrobione i wtedy ludzie szybko chcą, żeby to jak najszybciej zrobić. I wtedy faktycznie przy zmianach pogody jest bardzo, bardzo dużo pracy. Natomiast ja tutaj myślę, że już ten czas do listopada jakoś ogarnąłem. Cały tydzień, w sumie dwa tygodnie to było dużo intensywnej pracy, bardzo dużo fleków, klejenia. O dziwo też dużo zamków powszywałem, więc myślę, że teraz ten piąteczek, poniedziałek, wtorek już tak na spokojnie. Chociaż kto wie, może jeszcze się coś wydarzyć, że jeszcze dużo osób przyjdzie, będzie chciało coś na szybko. Ja fleki staram się robić, takie podstawowe naprawy, w miarę szybko, żeby klienci nie czekali zbyt długo na swoje buty, bo wiem, że to jest potrzebne, że to po prostu jest taka tak jak zmiana opon, tak? Z letnich na zimowe, po prostu trzeba to zrobić i człowiek nie chce się jakoś czekać tygodnie na ten serwis. Jeżeli chodzi o zamki, o klejenia, no to tam już jest czas troszeczkę wydłużony, trzeba się uzbroić w małą cierpliwość, ale też staram się, żeby te terminy nie narastały. Po prostu jeżeli już widzę, że jest bardzo dużo pracy, no to wtedy niestety muszę się zmobilizować i przyjść tutaj już po piątej na warsztat, żeby nadrabiać, żeby tych kolejek jakichś bardzo dużych nie mieć. Nie lubię mieć dużych kolejek. Wolę, żeby klient miał w ciągu tam tygodnia, półtorej tygodnia zrobione buty. Tak więc ja Was zostawiam w piąteczek tak optymistycznie. Humor mi dopisuje, więc myślę, że dzień zleci bardzo fajnie, bardzo szybciutko. Mam tam troszeczkę jeszcze fleków, głównie same fleki, więc tutaj nie ma co pokazywać. Tak więc miłego dnia. Jeszcze się nie odniosłem do skrzypiących butów, a więc jeżeli buty są nowe i skrzypią, to ewidentnie coś jest nie tak w bucie. Czasami jest tak, że obcas, jeżeli jest wyższy obcas i coś jest niedobrany, jest kąt i obcas czasami odgłos robi. Trzeba sprawdzić, trzeba ten but troszeczkę tak powyginać i słuchać i patrzeć, czy coś czasami w środku. Czasami ta podeszwa, która jest usztywniona, czasami ona jest rozwarstwiona i ona może taki dźwięk wydawać. Ale do tego tematu jeszcze się odniosę w następnym filmie. No to na razie, cześć.